Podstawowa rzecz związana z wykorzystaniem narzędzi w SEO i pozycjonowaniu jest taka, że nie możemy od nich oczekiwać, że one wypozycjonują nam stronę internetową. To nie jest tak, że instalujemy jakiś program, wtyczkę, korzystamy z jakiejś aplikacji webowej, włączamy przycisk i strona nam się pozycjonuje. Te narzędzia analityczne w każdym z badanych obszarów pozwalają nam zgromadzić informacje, zebrać wiedzę i na podstawie tego przygotować optymalną strategię pozwalającą zoptymalizować witrynę i ją efektywnie pozycjonować. Trzy główne typy narzędzi, z których korzystamy, to narzędzia, które pozwalają nam zdobyć wiedzę na temat słów kluczowych, czyli tego, czego szukają użytkownicy. Pozwala nam to zrozumieć tą stronę popytową, zdiagnozować naszą niszę tematyczną i dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Drugi typ narzędzi to narzędzia pokazujące nam, jak nasza witryna, tudzież witryny konkurencji wyglądają pod względem profilu linków, czyli takich sygnałów wysyłanych pomiędzy witrynami, które wpływają na algorytm wyszukiwania, budując reputację naszej strony. I trzeci typ narzędzi to crawlery, czyli takie aplikacje, programy, które przechodzą po danej domenie strona po stronie i gromadzą informacje na temat każdej z tych stron, informując nas o tym, czy poszczególne elementy tychże adresów, tychże stron są poprawnie skonstruowane, niepoprawnie, tudzież pozwalają nam diagnozować błędy w zakresie całej domeny.